Cześć, ja jestem Kasiulcia i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Siedmiu Grzechów Głównych. Piątek, słuchajcie, piątek i lecimy z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj troszeczkę z opóźnieniem, bo się nie wyrobiłam, ale kto śledzi mnie na Insta, ten dobrze wie. Okej, słuchajcie, piękny obrazek dzisiaj przed nami. Tutaj nas wita Hayley w objęciach Yasina, który przyszedł do nas odwiedzić. Mamy sobotę w naszych Simsach, jest godzina 12, dochodzi 12. I co się dzieje? Dzisiaj liczę na bal. Mam nadzieję, że będzie ten bal. Wiecie, w szkole dziewczyn. Tutaj po prostu w kalendarzu tego nie ma zaznaczonego. Dlaczego? Nie wiem, ale mam nadzieję, że ten bal będzie. Także słuchajcie, dziewczyny są gotowe na bal, mają swoje kreacje, stylizacje. Nie pokażę wam ich teraz, zaprezentujemy je, jak już będzie ten bal na balu. Zobaczcie, jak dziewczyny wyglądają. Powiem wam tylko jedno. Sztos. No serio, jestem zadowolona. Szczególnie ze stroju Seleny. Jestem mega zadowolona. W ogóle Selena, where are you? Ja chcę coś wam pokazać, zobaczcie. Selena ma tatus na obu rękach. Mam takie właśnie tatuaże, także super, bardzo ona się cieszy. Zrobiła te tatuaże, to był jej marzenie, żeby mieć tatuaże. I wiecie co, po prostu poszalała, zrobiła wszystkie naraz. Także mamy dwa rękawy, ale moim zdaniem bardzo estetyczne, fajne, dziewczęce, ale takie w stylu Seleny, także podoba mi się i jest jestem jak najbardziej na tak. Nadal, słuchajcie, ona marzy, żeby stała się Winter jej przyjaciółką. Serio, a to nie jest już twoją przyjaciółką, gdzie ta Winter w ogóle? No patrzcie, no jest przyjaciółką ta, także ja nie wiem, odepnę to, wiecie, bo to troszeczkę dziwne pragnienie. Hayley. No Hayley tutaj chwilę sobie spędza z Yasinem, który przed sekundą do nas przyszedł. W ogóle wcześniej Yasin napisał do Seleny SMS-a. Hej siostra, serio tak było, hej siostra, czy wpadłabyś do mnie do domu, pobawimy się razem, coś pooglądamy i tak dalej. No ale Selena niestety odmówiła, bo tutaj w domu parę rzeczy było do ogarnięcia. Chciałam, żeby oni mieli, wiecie co, porobione statystyki tak w miarę na wysokim poziomie, bo jeżeli dzisiaj faktycznie będzie ten bal, to chciałabym, żeby oni byli wyspani i tak dalej. Także zaraz pewnie jeszcze poślę ich na chwilę do łóżka. Tutaj jeszcze Selena musi się ogarnąć, się umyć, się wykąpać. I tak, słuchajcie, jeśli chodzi o naszą matkę, to ona jest tutaj już gotowa. Ona jest gotowa, żeby wyrzucić to jedzenie. Może nie, żeby zrobić sobie jogging poranny. Uprawiaj jogging. Hayley tutaj z Yasinkiem sobie niech oni gadają. Selena jest na kąpie. Boże, karetki u mnie jadą, czy tam straże, chyba karetki. Selena uczy się do sprawdzianów chyba, tak? Tak, uczy się do sprawdzianów, ale wiecie, co ja zrobię? O, kto ty w ogóle jesteś? Możesz mi coś ugotować? Jestem bardzo głodny i ciągle przepalam jedzenie. Kim ty, kurde, jesteś? Ale nie będę biednym jedzenia odmawiać, okej. Nie wiem, czy on przyjdzie, ten chłop, czy co? Jak przyjdzie, to wystawię jakiś talerz z lodówki. Wiecie co? Chciałabym te zajęcia pozalekcyjne dziewczynkom dzisiaj ogarnąć. I wiesz co, Hayley, pójdziesz tutaj na chwilę do pokoju, do siebie, na kompa. Zdobyto odczucie. Cieszę się, że nie znudziły cię jeszcze moje dowcipy o lamie. Mam nadzieję, że świetnie mnie rozumiesz. Oczywiście, że tak. Chodź na chwilę tutaj. Weźmy sobie szkołę średnią i weźmy udział w zajęciach pozalekcyjnych. Nie pamiętam, jakie zajęcia były tam dostępne, na pewno jakieś cheerleaderki, jakieś kluby szachowe, coś takiego. Zaraz sobie ogarniemy i zobaczymy, co pasowałoby do naszej Hayley, wiecie? Członek drużyny cheerleaderskiej, futbolowej, informatycznej, szachowej, harcerka, klub to też było. No dobra, no to co, no to chyba tylko ten cheerleaderski klub, no bo co, futbolową osobą ona nie będzie. Informatyk z niej też raczej słaby, szachy zupełnie nie. Także no musimy zostać cheerleaderkami. Ja sobie to przeczytam, słuchajcie, wam już nie będę. Możecie sobie zapauzować, jak nie czytaliście nigdy tego. Okej, dobra, wszystko jasne. I 15.30, 17.30 w poniedziałki, środy i czwartki, także na razie mamy weekendzik, słuchajcie, jak najbardziej przed nami. Okej. What? Dlaczego ona miała tutaj minusy? Nie wiem, co się wydarzyło. Ale jesteśmy już cheerleaderkami. I musimy ćwiczyć na macie cheerleaderskiej. Dostaliśmy taką matę tutaj od tego. Nie dostaliśmy. Być może jest w rodzinie, w skrzyni rodzin. Ja zaraz sobie zobaczę. W skrzyni rodzin? W skrzyni rodziny. Zobaczymy, czy jest. Jak tak, to spróbujemy ją gdzieś wstawić. Nie wiem, jak ona duża jest. Czy ona jest taka jak mata do jogi? Czy ona jest 15 razy większa? Jak tak, to nie będę miała gdzie jej wstawić. What the fuck? I co? Gdzie jest ta mata cała? To jest ta mata? To jest ta mata. Pokaż mi ją. Okej, no nie jest super mała, ale też nie jest super duża. Na szczęście także... O, idealnie, zobaczcie. Postawimy ją tutaj, gdzieś kiedyś były... O matko, no lewituje mi. What the fuck, jak to? O. Postawimy ją tutaj, gdzie kiedyś były takie, wiecie co, jakby krzesła, fotele. O matko,
coś takiego. Także póki jeszcze nie jest sezon taki bardzo letni, to ta mata niech tutaj leży. Czy ona lewituje? Nie lewituje już. No dobra, trochę jestem excited. Idziemy zobaczyć, jak to działa ta mata. Chodź. Tutaj, matko gra. Chodź tutaj na chwilkę, Hayley, i zobaczymy, wykonaj solowy układ. Zobaczmy, jak ten układ ci wyjdzie. W ogóle zdjęcia trzeba powiesić gdzieś na ścianę, ja to potem ogarnę. Jeżeli dzisiaj nie będzie tego balu, nie wiem, o której w ogóle to powiadomienie ma być, 15, 16, a może coś takiego. Jeżeli nie będzie dzisiaj tego balu, to spotkamy się... to spotkamy się po prostu z naszym Maxem i pójdziemy na randkę może? On nas zaprosi, zobaczymy. Wow, girl, fajnie to wygląda. Tylko ty jesteś niezadowolona trochę, chociaż nie, już jest zadowolona. Wiecie co, zrobię zdjęcie, bo to jest wiekopomna chwila. Pierwszy raz na macie, czekajcie, w dół, którym się schodziło. Dobra, także mamy już, słuchajcie, Hayley z głowy, teraz Selena, jak skończysz... Jezus, jak mnie daje, jak... O kurde, aha, to ten przedgłodny. Dobra, wiecie co, wyjmijmy coś do jedzenia z lodówki, bo chłopak jest głodny. W ogóle, ej, ludzie, ja się zorientowałam właśnie, że nie mam dźwięku w grze. Dlaczego nie mam dźwięku w grze? Co jest, kuźwa? Opcje gry, dźwięk. Ej, nie słyszę nawet tego tutaj. Zepsułam coś, mam nadzieję, że w ogóle głos mi się nagrywa. Także słuchajcie, mała przerwa techniczna, muszę to ogarnąć. Okej, słuchajcie, jestem już z powrotem. Jest już głos, prawdopodobnie jest. Musiałam wyłączyć i włączyć grę, także widzimy się pół godziny później. Mamuśka właśnie poszła sobie pobiegać. Selena na komputerze, robimy te zadania. Brandon, widzę, że ma pracę za godzinę. A jak ty się czujesz? No podle, słuchaj, wariacie, wstawaj. Myślałam, że się douczysz do końca, żeby dostać awans. O Jezu, będę kaszać, czekajcie. Dobra, słuchajcie, Brandon, chodź no jeść. Co ty w ogóle robisz? Gdzie ty wyszedłeś mi? Wyszedł poświrować, ale wraca. Zjedz, myślałam, że dzisiaj awans będzie, ale słuchajcie, no nie będzie awansu, niestety. Także jesz, robisz siku i wywalasz mi z mieszkania. A ty co? O Jezu, ona jest zmęczona, niebezpiecznie. W ogóle matka, zobaczcie, już dużo lepiej wygląda, co? Naprawdę, mamuśka się postarała. Także wróć sobie do domu. I w ogóle, słuchajcie, Quentin. Nie wiem, czy pamiętacie Quentina, na pewno. Już piąty raz was pytam, czy pamiętacie go w ciągu ostatnich kilku odcinków. To jest jej miłość nastoletnia. I on do nas się ciągle odzywa. Ciągle pisze, co tam słychać, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Myślę, że Kim dzisiaj się spotka z Quentinem. Zobaczy, co tam u niego pogadają po latach. Słuchajcie, zobaczycie, jak Quentin się zmienił, bo w końcu go poprzybierałam i tak dalej. Także potem na pewno się z Quentinem spotkamy. Okej, Selena, czy ty mogłabyś... Ej, czemu nie mogę kliknąć na nią? Ta gra mi tak świruje, że ja zwariuję. Jak skończysz, to zrobimy tobie jakieś kółko też, żebyś miała co po szkółce robić, także weźmy udział w zajęciach pozaszkolnych. Ty, moja droga, skończyłaś już robić te cheerleaderskie klimaty, czy tutaj ci zaliczyło? Nie zaliczyło, więc proszę tu wznawiać układ, żebyś mi to ogarnęła. Coś chciałam powiedzieć, słuchajcie, Jasin znowu zniknął, ale już nie mam sił znowu tej gry wyłączać i włączać, więc na razie jest pół Jasina u nas w domu. Trudno. Mamuśka, kto dzwoni do ojca? Jakaś babka? Dzięki za sugestię, okej. Mamuśka, wiesz co, chodź na sekundkę, kimniesz się, dobra? Weźmy tutaj, śpi, albo może komp... Nie ty, ojciec, stary pryku, matka. Zamiast spać, to może matka weźmie, wiecie co, kąpiel z bąbelkami. Ona zawsze jest odprężająca. A stary, idź siku, zrobisz siku i znowu muszę escape, słuchajcie. Escape zawsze pomaga, gra jest niepłynna, ale w tym przypadku nawet escape nie pomógł, słuchajcie. Patrzcie. O, dobra, Jasin, wiecie co, ja muszę Jasina z domu wywalić, bo mi się wydaje, że on nam psuje wszystko. Także ojciec, jak zrobisz siku, to musisz niestety, ja muszę zapozować, pół Jasina wyprosić, żeby on szedł do domu. No, okej, fajnie. Bo mi się wydaje, że to Jasin nam tak pieprzy grę, że ona się po prostu tnie i nic nie można zrobić. Pa, Jasin, było miło, wróć jak weźmiesz i wrócisz do siebie, jak będziecie o połowę więcej, to wtedy do nas wróć. Dobra, mamy, słuchajcie, Selenę. Selena, myślę, że mogłaby zostać członkinią drużyny szachowej. Niestety nie mamy żadnej muzycznej kariery dla niej, a nie chcemy, żeby ona nie miała żadnych zajęć pozalekcyjnych, także weźmy jej te szachy, niech już tak będzie. Także jesteś teraz członkiem szachów. Co musisz robić? Musisz logikę mieć, także wyślemy cię teraz na chwilę do stolika. Albo nie, nie możemy cię wysłać do stolika, moja droga, bo ty jesteś nieumyta, a niedługo jest prawdopodobnie... Boże, jak nie ta gra, czy wy to widzicie? Halo? Escape, spróbujmy. Winter śmierdząca, ona wiecznie śmierdzi, ta dziewczyna, jak ona na bal tak pójdzie, to ja pierdzielę. I co? I zobaczmy, czy ta gra przestanie w końcu ciąć, czy nie, no ale zobaczcie, nawet escape nie pomaga. Widzicie przecież, jak ona chodzi niepłynnie.
Ja nie wiem, co to się wydarzyło. Dobra, słuchajcie, jestem po przebojach i już chyba wszystko śmiga. Przynajmniej, nie chcę zapeszać, ale przynajmniej wydaje mi się, że jest już lepiej dużo. Sprawdźmy to na przykładzie Hayley. Gdzie ta Hayley jest? Ach, ona ćwiczy. Dobra, uwaga. Jak to będzie chodziło? W miarę płynnie. Dobra, dobra. Oj, chyba nie, słuchajcie. Dobra, już ten, już koniec. Zobaczymy, jak to będzie. Jak będzie ciało mocno, to po prostu przestaniemy. I znowu zresetuję tą grę, czy nie wiem, co się dzisiaj po prostu dzieje. Była aktualizacja ostatnio jakaś wielka. Nie wiem, co to tam podochodziło w tej aktualizacji, ale coś było, także być może przez tą aktualizację tak mietnie. I don't know. My czekamy, słuchajcie, na bal i nic nie z tego, nie zepsuje nam tego balu. Także matka tutaj niech sobie odpoczywa, dziewczyny. Nie wiem, o której, tak powiedzmy do 16 czekamy, jak nic się nie wydarzy, nie dostaniemy żadnego powiadomienia, no to nie wiem, no to po prostu chyba zaczniemy żyć własnym życiem, czyli Hayley pójdzie sobie po prostu na randkę z Quentinem i taki będzie, Boże, z Quentinem to matka pójdzie na randkę, a Hayley z Maxem. Także taki jest, słuchajcie, plan. Okej, wiecie, co my zrobimy? Ojciec jest w pracy i tak się zastanawiam, czy nie zaprosić Quentina do domu, żeby tak było, wiecie, legalnie i w ogóle na spotkanie po latach, wiecie. Zobaczcie, w ogóle oni cały czas mają praktycznie na maksa relacje, mimo że tyle lat się nie widzieli. Wiecie co, wyślijmy mu SMS-a. O, wyślijmy SMS-a i zobaczmy, co on na tego SMS-a odpisze, czy w ogóle odpisze. I to myślę, że będzie najlepszy sposób. Królik? Ja nie wiedziałam, że matka ma królika. Hayley prosi o dodanie do listy kontaktów. Okej. I Yasin. Dzieci poprosiły matkę, żeby była w ich kontaktach na króliku, ale matka nie ma królika. To dziwne. Dzwonimy, znaczy wysyłamy SMS-a do Quentina. O, już widzicie, jak Quentin wygląda tutaj na miniaturce. Nie wiem, czy ona nas odpisze. Jak odpisze, to będziemy wtedy reagować. Dalej, a póki co mamuśka się zajmie na razie sobą, oglądaj sobie telewizję przez chwilę i my czekamy na bal. A zobaczcie, teraz Selena zaczęła taka być bardziej sportowa. Co chwilę chodzi do tego kosza. Jarmark. Okej, jarmark na razie nas nie interesuje. Także Selena jest, słuchajcie, sportsmenką, a Hayley nadal robi jogę. Dobra, słuchajcie, sprawdziłam na kanale Bal Yasina. On był w 116 odcinku. To była transmisja live i jest zapisana normalnie jako publiczna na playliście Siedmiu Grzechów, także możecie sobie wrócić. I bal był o 19. Także dostaliśmy powiadomienie o 19, więc jest szansa, że ten bal dzisiaj będzie. W ogóle zaczęłaś odrabiać lekcje sama z siebie, okej, no to odrób sobie, więc wiecie co, ja tutaj z dziewczynami troszeczkę się pobujam, nie wiem, porobię jakieś takie życiowe rzeczy, jak na przykład pójdzie zaraz Selena spać, żeby na balu być wyspana na maksa. I wrócę do was około tej 19, zobaczymy, czy będzie ten bal, czy nie. Co tu jest? Brandon zdaje sobie sprawę, że zdublował termin występu na prywatnym przyjęciu pewnej gwiazdki i na imprezie charytatywnej na rzecz walki z głodem w trzecim świecie. Zaszczytny cel może zapewnić mu rozgłos, ale gwiazdka znana jest z wybuchowego charakteru oraz wystrzałowych przyjęć. Graj dla gwiazdki, graj na imprezie. Na imprezie charytatywnej weźmy, zagrajmy. Poprawa oceny mała, good, good. Ok, milady, odrobiłaś swoje lekcje, więc proszę wziąć szybki prysznic i też pójdziesz spać. What the fuck, zobaczcie, ten kochanek matki, czy mogę chociaż przez chwilę zobaczyć twoją twarz, Kimberly? Okej, zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Cóż, ktoś przynajmniej się starał, zasadził tą roślinę, czy włożył w to serce? Pewnie nie, ale się starał, starał się. Trujący ognioliść. To był w ogóle Yasin? Co to Yasin chodzi po okolicy i zbiera kwiatki w wolnych chwilach? What the fuck? Gdzie on w ogóle jest? Gdzieś, słuchajcie, jest Yasin, który zbiera. O, tutaj ten targ. Ej, to może temu mi tak gra lagowała, bo jest ten targ obok. I wiecie, dużo tutaj ruchu, dużo ludzi i tak dalej. Być może, co nie? Jak myślicie? Jest to taka opcja, czy nie? Zobaczmy, czy ten kochanek przyjdzie tutaj. Ktoś z was napisał, że ja wdałam matkę w romans ten, w komentarzu pod którymś filmem, ale to nieprawda, ja nie pamiętam, żeby ja cokolwiek robiła z tym chłopem. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale on do matki zaczął dzwonić po prostu w pewnym momencie. Ona nawet z nim nie ma kontaktów. Tak naprawdę, zobaczcie, z tym kadu, więc to są minimalne kontakty, więc jakby tylko ona, on po prostu do niej dzwonił i chwilę gadali. Nie mam pojęcia w ogóle, jak matka go poznała, o co tutaj chodzi, I don't
no. Także nie wiem, zobaczymy, czy on tu przyjdzie do niej, czy co. Może matka postanowiła, słuchajcie, się z nim spotkać w końcu, odpowiedzieć na jego zaloty i zapytać, kurde, o co mu chodzi, chłopie, że ma rodzinę i tak dalej. Także, no nie wiem, może nie przyjdzie, może to był tylko taki, nie wiem, głupia zaczepka. My nadal czekamy do godziny 19, chyba, że to jest on. To jest on, słuchajcie, dzwoni na przeprowadzki, on się chce wprowadzać tutaj. Co jest z typem? Ja będę go obserwować. Na razie, słuchajcie, gdzieś dzwoni. Matka w tym czasie troluje na forach. Okej, okay, interesujące. On długo gada, już jest pół do tej, siódmej. Jak tam dziewczynki? Dziewczynki są w miarę porobione, więc w razie co, niech one po prostu sobie śpią. I co, i obserwujemy tego kochanka, co on tutaj będzie robił? Słuchajcie, przyszedł tylko faktycznie chyba jako taki stalker, podglądacz, bo stoi tylko pod domem i ani nie zapuka, ani nic, więc troszeczkę to jest creepy, powiem wam zupełnie szczerze. Mijają kolejne minuty, chłop nadal stoi, słuchajcie, nieruchomo i nawet udaje, że nie patrzy, chyba że on ma jakąś, wiecie, kamerkę gdzieś z tyłu zamontowaną w tym plecaczku i on niby stoi tyłem, a tak naprawdę on wszystko widzi tutaj, być może, co nie? Minuta i co, pojawi się to powiadomienie o balu? Jest! Boże, mój odcinek nie jest zrujnowany do końca. Myślałam, że to już po prostu będzie porażka. Także czas na szkolny bal. Zrób się na bóstwo i zaszalej na parkicie z innymi uczniami. Czy weźmiesz udział w zabawie? Wybierz się na bal z... Odpuść sobie. Oczywiście, że weźmiemy udział. Wybierzemy nastolatków dwóch. I teraz tak. Nie wzięliśmy towarzyszących osób. I co teraz? Nie było tam do wyboru. Może te osoby jakby dołączą do nas teraz, jako że daliśmy im zaproszenie? Może tak być? Zobaczmy. W każdym razie zobaczycie teraz stylizację dziewczyn. Nie wiem, czy one od razu będą miały je na sobie. Jeżeli nie, to ja je na szybko przebiorę i wam pokażę, jak pięknie dziewczyny się prezentować będą na tym balu. Okej, okay, jesteśmy w zimowych strojach i nie ma naszych partnerów. No po prostu cudownie. Także wiecie co? A oni co tak tutaj wszyscy stoją w takim rządku? To są wasze stylizacje na balu? Są, zobaczcie, jest Quentin. A jest Winter? Nie widzę Winter, ale Quentin jest, słuchajcie, tutaj w szeregu ustawiony. Pani, jaka stylizacja. Te nóżki, te butki. Jezu, kto tu jeszcze? Jakieś peruki. Wszystko po prostu się zgadza. Ten na sportowo, ten w płaszczu, ta ze znakiem zapytania, ten z grzywką. Po prostu cudo. Bal cudowny. No to w takim razie musimy zaprosić Winter, także bierzemy tutaj telefon w rękę i wykonujemy połączenie do Winter. Ja w tym czasie jeszcze przebiorę dziewczyny i już wam wszystko pokażę. Słuchajcie, gdzie ta Hailey idzie? Przyszła na środek parkietu, jej dam, przebierz się. Świetna muzyka, Hailey lubi tę piosenkę. Okej, okay, lubisz pop i co, przebierzesz się mi czy nie? Zobaczcie, teraz już Selena, możecie zaobserwować, jak pięknie wygląda Selena na balu szkolnym. Zobaczcie, ten piękny kombinezon, piękny plec, teraz wam pokażę. Tutaj mamy rajstopy takie w kropki i buty z czerwoną podeszwą, zaraz zobaczycie. Makijaż dość mocny jak na Selenę. Także zobaczcie, ja się tutaj wam obrócę, te tatuaże do tego. Tak to się wszystko prezentuje. Może mogłam wam w kasie pokazać, ale tak idziemy, słuchajcie, na żywioł. Tak wygląda z tyłu ten strój. I wydaje mi się, że to jest po prostu istny styl naszej Seleny. Tak na imprezę właśnie ona by się ubrała. Czekamy teraz na naszą Hailey. Czy się przebierze? Owszem, się przebrała. Idę do niej. Widzę, że ona jest wybitnie zdruzgotana czymś. Coś jej się, słuchajcie, nie spodobało. Więc poczekajmy na jej twarz normalną może. Ale już możecie zauważyć, jaką piękną ma sukienkę. No, aż ona, słuchajcie, ach, dzięki za komplementy. Jaką piękną sukienkę ma Hailey. Taką dość krótką, ale tutaj na górze zabudowaną. Różowy kolor, ładny. Do tego takie sandałki na szpilce, czarne paznokcie. Fryzurka dość taka, wiecie, spokojna, pejsiki i taki ulizany koczek. I makijaż też jak na nią dość mocny. Chociaż ma te swoje charakterystyczne kreski, jakieś kropki, liner, wiecie, w takim stylu. Ale ma też cienie i delikatny błyszczyk na ustach. Tak, delikatne kolczyki i według mnie wygląda po prostu cudownie. Także ja muszę zrobić dziewczynom, słuchajcie, zdjęcie, bo bardzo ładnie tutaj się prezentują na tym balu. Troszeczkę mnie otoczenie rozprasza, bo na przykład chłop z grzywką, który gdzieś dzwoni, za bardzo mi psuje zdjęcie, ale no cóż, może jakaś minka dziewczyny tutaj do aparatu bardziej. Selena tańczy, a Hailey na nią się patrzy. Stara, co ty odwalasz? Przecież to jest nuta z zeszłego roku. Zobaczmy, czy przyjdzie Winter w ogóle. Co Winter napisała?
Zaraz tu będzie. Okej, okay, Winter, czekamy na ciebie. Jest i Winter, zobaczcie, jaką ma stylizację. Czy ona coś zjadła niestrawnego? Zobaczcie, jak ona się prezentuje. Tutaj za brzuch się trzyma. Czarne szpilki, różowa, fioletowa sukienka, fioletowe paznokcie. No i też troszeczkę mocniejszy makijaż, jakiś tam naszyjnik. I tak wygląda właśnie Winter na balu. Ona jest albo śmierdząca, albo chora. Ta dziewczyna ciągle po prostu coś. Quentin natomiast wygląda w następujący sposób. Gdzie jest Quentin? Mam nadzieję, że się nie zmył stąd. Słuchajcie, szukam Quentina. Gdzie jest Quentin? Słuchajcie, nie ma. Chłop nam się zmył z balu, więc my po prostu po niego zadzwonimy. Quentin, Boże, no ja nie mogę. Słuchajcie, nie Quentin, tylko Maxon, sorry. Ale po prostu dzisiaj jest jakiś dzień pomyłek. Pewnie dlatego, że jestem spóźniona z odcinkiem i mnie to stresuje podświadomie. Okej, Maxon zaraz tutaj będzie. Jest też nasza Winter, więc może się z nią po prostu przywitajmy. One jeszcze nie miały first kiss. O nie... Więc popraw jej humor, żartuj o trądziku, zaproponuj jej szalony plan, nie wiem jaki, ale jakiś jej zaproponuj. Myślę, że też możesz sobie we dwie tutaj gdzieś podejrzeć dziecię. Ja teraz, czekaj, rozwiąż grupę i zrobimy nową grupę, tylko z Winter, żeby nie było tutaj Hayley w tej... O, jest i Quentin, zaraz sobie razem porozmawiacie, usiądź i rozmawiaj tutaj. Natomiast ty, moja droga, zamiast tańczyć, udaj się do Quentina i weź tutaj z nim porozmawiaj. Może na początek macie tutaj przytulaska sobie. O Boże, ty płaczesz, dziewczyna, co to by się stało? O, ja muszę zrobić zdjęcie. Będzie dużo takich momentów, sorry, ale to są po prostu rzeczy wszystkie ważne. O, super wygląda Quentin. Zobaczcie, ma taki garnitur na luzie, mokasynki jakieś tutaj, skarpetki Nine. I tak to się prezentuje. Kolejna rzecz, co wy chcecie robić? Pocałować się, ale ja wam tego nie klikałam, ale no dobra, wy sami chcecie. Także okej, okay. A dziewczyny, co tutaj przyszłyście tak? No nie wierzę, no przyszła mi to Selena i się patrzy. Hej, siema, siema. Witaj się ze wszystkimi. No dobra, no to rozmawiajcie razem. O, całuję jej rączki, słuchajcie. A ty co mu mówisz? Nawijasz o dorastaniu. Okej, to ja nic nie klikam. Wy sami tutaj gadajcie. Ta znowu za ten brzuch się trzyma. Co jest z tą dziewczyną? Jeszcze taka rozkraczona siedzi, jakby miała rodzić zaraz. Nie mogę. Muza jest, także może sobie potańczymy. Tańczcie razem. Wolnego byście mogli zatańczyć jakiś wolny taniec, ale... Na razie muzyczka nie sprzyja temu. A Selena, czemu wy nie tańczycie? Też sobie potańczcie. Nie wiem tylko, czy Winter jest w stanie tańczyć. Selena znajomości nawiązuje, słuchajcie. Ona teraz z biegiem jakby czasu staje się bardziej taka otwarta, bo wiecie, jak ona była młodsza, to była raczej taka nieśmiała, zamknięta, a teraz staje się taka bardziej otwarta. Na przykład... Serce złamane macie. Dlaczego? Co się wydarzyło? A czemu Winter nie tańczy? Słuchajcie, Winter ma wszystko gdzieś. Okej, okay, idziemy robić zdjęcie, słuchajcie. Tutaj na pewno... jedzenia ile! Idziemy do budki, zrobimy sobie jakieś wspólne zdjęcie, postaram się, to nie, może nie będziemy starać się o dziecko, ale zrób zdjęcie z zabawne, romantyczne zdjęcie z Maxtonem. Zobaczmy, co on nad... Boże, jaki taniec. Dość odważny. I zaraz musimy iść zagłosować na króla. Oczywiście, że zagłosujemy na Hayley. Selena też zagłosuje na Hayley, bo jej tytuł królowej balu nie jest w ogóle potrzebny. Także też na pewno zagłosuje. Więc wy wejdźcie sobie... Jak zagląda za nią. Wejdźcie, zróbcie sobie fotkę. Ja nie wiem, czy to nie jest dobre miejsce na first Barabara. Co wy myślicie o tym? Chyba tak będzie. Selena doświadczyła na mnóstwo rzeczy. Okej, okay, okej. Okay. Zaczyna się... Jak to zaczyna się ceremonia wręczenia? My nie zagłosowaliśmy. Selena, idź szybko. O nie, za późno. Ja pierdzielę. Ceremonia wręczenia. A my nie zagłosowaliśmy, więc na pewno nie zostaniemy królami balu. Trudno. O, idziecie oglądać. No trudno, słuchajcie, niestety, małe faux pas z mojej strony, ale to tylko dlatego, że jest za mało czasu na to, przecież dopiero co się balo 19, zaczęło 21, już oni ogłaszają coś, no nie mogę, muszę zrobić zdjęcie. Tylko ta baba mi psuje, wiecie co, ja ją usunę, sorry za takie brutalne zachowanie, ale no muszę tak zrobić. Dobra, oglądajcie sobie tą ceremonię, dzieci. Babka, ty zaczniesz tą ceremonię, czy ty będziesz tylko tam stała, tak? Bo ja nie wiem. Wszyscy myślą o Selenie, ta myśli o grzywaczu. Aha, oni myślą o swoich typach, tak? A czy ktoś o Hayley pomyśli? Oni chyba myślą o swoich typach. O śmieciach, o królu, o jakichś głupotach.
Znamy. Okej, ogłaszamy. Król balu, jakiś błazen, masami, brawo. Okej. Słuchajcie. Przegapiliśmy to wszystko. No trudno. Gratulacje wygranym. W serio, należało ci się. Przynajmniej grzywka ci zniknęła od tej korony, ale nadal masz zielone brwi. Także gratulacja, moi drodzy. A my... O, co wy tutaj robicie? Rozmawiacie. Okej, ale to dziwnie wyglądało troszkę. Także Hayley, słuchajcie, idziecie tutaj do... do tego... Jak się to nazywa? Do budki. Ale wiecie co, zanim pójdziecie do budki, to musicie czegoś się napić. Weźcie, że to niby takie, wiecie, weźcie sobie koktajl. Chyba, że już jest za późno i już ona poprosi. Nie. Idziemy po koktajl. Weźmiemy sobie koktajl, jakiś poncz, taki wiecie, jak w Ameryce oni piją. Także wypijemy sobie ten poncz. Nie wiem, czy Maxon też. Maxon pewnie też, ale na razie stoi i się nie rusza. I jak skończymy pić ten poncz, to na pewno pójdziemy sobie do tej skrytki. Gadka, szmatka. I co? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Co tu się wydarzyło? Nie! Dlaczego rujnujesz mi odcinek, chłopie? Ja zwariuję zaraz. Jak to z kobietami cię nie interesuje? Weźcie mi, pomóżcie, co tutaj, poczekajcie, przyjazne, nie można go jakoś przeprosić, może chodziło mu o to, że za szybko, czy coś, bo on jest taki, wiecie, ułożony, ale chłop po prostu nie ma nawet, żeby go przeprosić, ani o, przyjaźń po grup, to może nie, ale wyobraźcie sobie, weź mu sklepaj, że jak to z kobietami, no nie mogę sobie z tym poradzić, słuchajcie, o co chodzi? Dlaczego? Były pocałunki, było wszystko, a teraz Barbara to już nie? Ale zobaczcie, tutaj nadal jest na tak i wszystko jest git niby, ale Barbara z kobietami to nie, zapytajmy co u niego. W takim razie musimy odpuścić na razie, słuchajcie, krok wstecz robimy, w następnym odcinku będziemy próbowali, jest trochę smutny, okej, dzięki za troskę, to nic. Selena tutaj nawala tańczenie, wszyscy gratulują królom balu, ja nie mogę, no po prostu rozwali mnie ten chłop. Rozwalił mnie ten chłop. A chcesz siku? Dobra, no to idź siku zrób w takim razie na szybko. No i nic z naszego kurde pomysłu, Barbara na bal. No nie wierzę. Chyba, że spróbujemy jeszcze raz. Nie, no na pewno nie, to by było głupie. Może on nie wypił tego poncza, to dlatego. Dajcie znać, co sądzicie o tym, co zrobił Max i dlaczego. Nie udało ci się zdobyć. No. I już jest po balu? Wpadasz na afterka? Tak, ze znajomymi. Okej, słuchajcie, idziemy na after, tam będziemy jeszcze próbować coś tutaj z Maxtonem pokombinować. A dlaczego nie mogę dodać tutaj Seleny i tak dalej? Mogę dodać Selenę. A, czy my znamy w ogóle Winter, żeby ją dodać? Bo będzie przypał, jak jej nie... Nie, no znamy, okej. Czyli dobra, wybraliśmy wszystkich, idziemy na ten afterek. Pewnie znowu ten after będzie na tym wysokim miasteczku, gdzie będzie pewnie wichura, śnieżyca i w ogóle wszystkie plany kolejne legną w gruzach. Ale no nic, sprawdźmy, zaryzykujmy. Okej, jesteśmy. Tak w tym parku. Na szczęście nie ma jakiejś wielkiej śnieżycy. Chłopie, albo raczej babo, przepraszam ciebie bardzo, ale jesteś zmuszona opuścić tą imprezę, bo po prostu nie zabrałaś ciała na nią. I tyle w temacie. Gdzie jest Maxton? Nie ma go, słuchajcie, jeszcze, także no... Czy powinniśmy zadzwonić? Bo Winter jest, widzę. I jeszcze Winter jest źle ubrana. Za chwilę mi się dziewczyna rozchoruje. Zaprośmy do spędzania na tej parceli. On nie dojechał, słuchajcie. Maxon jest rozwalony. On nawet nie przyszedł na after, mimo że był zaproszony. O co tutaj chodzi? Co ukrywa ten chłopak? Słuchajcie, piszcie koniecznie swoje spostrzeżenia w komentarzach. Ona jest zawstydzona. On też jest zawstydzony. W ogóle wszystko poszło nie tak, jak powinno. Pomyślcie sobie w ogóle, jak Hayley powinna się teraz czuć. Ona jest załamana, że to widać to po niej, że jest po prostu dziewczyna zdruzgotana. A gdzie jest Selena w tym wszystkim? Audytorium. Co audytorium? Przecież ty miałaś na after przyjść. Przyszła Winter, ty nie przyszłaś. O Boże, baba w zaawansowanej ciąży jest jako sprzedawca. No nie mogę. A gdzie ty poszłaś, moja droga? Poszłaś sobie zjeść mini burgery wegetariańskie. Winter gra w szachy. Okej, także jak widzicie, impreza u Katarzyny zawsze jest udana. Nawet taki bal
zawsze wychodzi po prostu perfekcyjnie. Zjedz sobie burgerka, moja droga, nikt tak nie relaksuje jak dobre jedzenie. Ona jest zawstydzona, cała jest, słuchajcie, czerwona. Także no, nie za ciekawie. Myślę, że będziemy już kończyć na tym ten odcinek, na tych druzgoczących wydarzeniach. I słuchajcie, musimy okazać trochę wsparcia Hailey i wymyślić, co dziewczyna dalej ma zrobić. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam miłego dnia, weekendu, w zależności od tego, kiedy mnie oglądacie. I do następnego. Pa, pa!